Witam Was serdecznie z Centrum Detektorysty, ze sklepu Odkrywca Historii. W miejscu tym prowadzę sprzedaż wykrywaczy metali, jak również snuję i układam różne plany związane z naszymi wyjazdami. Jestem już gotowy na wyjazd, czekam tylko na chłopaków. No i śmigamy trochę pobiegać z detektorami. Dzisiaj zabieram ze sobą na wypad Xpedeusa 2 ze słuchawkami WS6, cewką 11 cali, no i panelem, sercem i mądrością tego detektora. Pierwsze sygnały wzbudzają zawsze bardzo duże emocje. Niestety nie jest to nic ciekawego, tylko guzik. Sygnał pewien, wysoka ID, natomiast jest to zrozumiałe, ponieważ ten guziczek nie był aż tak mocno głęboko w ziemi. A teraz podejdę do Darka, ponieważ słyszę, że też cieszy się swoim pierwszym sygnałem. Srebro powinno być, mi się zdaje. A tak, przybija, nie? No. A mocno ci bił? No 93, nie? Na leusiku. No. No to gratuluję, pierwsza znajdka tego naszego wypadu. Mam obecnie w sklepie nową maskotkę, manekina o imieniu Remigiusz. Poznajcie go. Oto on. Z ziemi wyskoczył nam żołnierzyk, figurka ołowiana, niestety niekompletna. I też ładne zaskoczenie, bo udało się znaleźć solidka pruskiego z 1735 roku, dobrze nie widzę. Odczyścimy go jeszcze. Tutaj na naszych terenach, gdzie niegdyś była Puszcza Pruska, w lasach występuje bardzo dużo takich monet jak solid regni prus. Są to monety ogólnie pospolite, natomiast zawsze mordka się cieszy, gdy taki krążek się wykopie. Darek od niedawna szczęśliwy nabywca Xpedeusa 1. Chwali się tutaj kolejną znajdką. Jest to guzik pruski, ale piękny, ładny stan. Głęboko to było? 10 cm płytko. A ID duże? Mocne 53. Są? Typowe dla guzików i monet miedzianych. Dzisiejsze poszukiwania prowadzę z Xpedeusem 2. Chciałem pokazać Wam jego możliwości, jak głęboko sięga niektóre przedmioty. Taki ring, okrąg, nie wiem od czego to jest, mosiężny. Wykrywacz ten widział, patrzcie, w takim dole. Wezmę łopatę, żeby Wam to przybliżyć. O, to było dosłownie na dnie tej łopaty, czyli zobaczcie, gdzieś na około 80 cm. I detektor ten nie miał problemów, aby namierzyć tak głęboki cel. A tym razem z ziemi wyskakuje naparstek. Naparstków to, jak sami wiecie, wszędzie bardzo dużo się trafia. No ale jak jest naparstek, to i może być coś innego, ciekawego. A tym razem z ziemi wyskoczył srebrny grosz. Silver grosz z 1825 roku. I nie był wcale głęboko. Praktycznie nas na wierzchu. Co mnie ujęło w Xpedeusie 2, to to, że ten detektor w momencie, kiedy złapie jakikolwiek sygnał, nawet ten na pograniczu zasięgu, trzyma go pewnie i do samego końca wskazuje. Trafiłem na śmietnik po niemiecki. Jest tu masę różnych rzeczy na wierzchu. Pewnie był ktoś przede mną. Garnczek. Tutaj też element metalowy. Świeżo wykopany. Jak również jakaś tutaj też kratka. On jest pewnie, ten śmietnik, zmieszany z polskimi rzeczami. Natomiast zobaczymy, jak tutaj będzie sprawował się Deus dwójeczka. No, jest jakaś czaszeczka. Piękna czaszka. Skłami nie rozpoznaję zwierzaka. Nie znam się aż na tym. Ale ładnie to wygląda. Bardzo ważna informacja dla użytkowników Deusa 2. W takim miejscu właśnie, gdzie występują śmietniki, czy na mocno zabrudzonych polach, nie możemy ustawiać gruntu na śledzenie. Dlatego, że wykrywacz będzie dostawał głupawki.
Ja mam dostrojony wykrywacz manualnie. Oczywiście zrobiłem to nie tutaj w miejscu, gdzie stoję, tylko na czystym terenie. Posłuchajcie, jak Deus pracuje na takim zaśmieconym terenie. Ustawiłem 5 tonów. Wykrywacz zbiera bardzo dużo sygnałów, ale spróbuję spośród tego wyłapać jakieś takie bardziej wartościowe sygnały. No i może czymś się będę mógł pochwalić. Śmietnik pozytywnie zaskakuje. Jakaś blacha emaliowana. Anerkante rozpoznane, coś takiego. DKW niewidoczny, Wert. Palira wie, co to jest. Blaszka jednostronna, emaliowana. No ale pokazuje to, że warto w takich śmietnikach sobie grzebać. Nigdy nie wiadomo, jaki skarb ziemi się wykopie, pomimo to, że to jest śmietnik. Masa różnego metalu, stara szufelka do węgla, emaliowana zatyczka do jakiegoś naczynia. Dużo, dużo różności, układanka jak z klockami Lego. I kolejny śmietnikowy skarb, tym razem w postaci jakiegoś półmiska, elementu może od jakiejś lampy. W każdym bądź razie wykonane ze stali szlachetnej. No i jest z 30 deko miedzi. Do tego z boku leżał element od lampy naftowej. Zobaczcie te pokrętła, bardzo często wykopujecie z ziemi. Wyszła też z ziemi piła, zardzewiała metalowa. No i taka obręcz. Tych obręczy takich okrągłych od jakichś beczek jest tutaj niesamowicie dużo. Dają one mocne sygnały, trzeba się nakopać, ale spośród tego też może wyjść coś ciekawego, nie można tracić nadziei. Emaliowane. Niektóre posiadają napisy, także zwracajcie uwagę. To też jest bardzo ciekawa pamiątka regionalna, jak mają jakieś napisy. No i drzwiczki od pieca. Klasyk na śmietnikach. Zobaczcie, co udało się jeszcze wyciągnąć. Strzemie, XIX wiek. No i też Mortka się cieszy. Śmietniki to prawdziwe skarbnice. Sporo garków różnej maści, stawianych na piec do podgrzewania dań. Tam garneczek podzewiały, kawałki rusztu, no i elementy od rowera. Tego oczywiście nie może zabraknąć. To jest też jeden z podstawowych elementów starych śmietników. Kolejny odcinek, który dla Was nagram, to jaki wykrywacz do szukania złomu. Przekażę Wam kilka ciekawych informacji na temat takich detektorów, jak również jak szukać miejsca, gdzie można wykopać masę złomu. Czasy mamy niepewne, idzie bida, kasa potrzebna, a złom zawsze nam dupę uratuje. Najważniejsze, że pogoda dopisuje, robi się wiosennie. Jeszcze rano zalegał w niektórych miejscach śnieg, gdzie byliśmy, a teraz już jest pięknie i wiosennie. Na zakończenie poszukiwań trafiła się oto taka miska emaliowana. No jest to sygnał, że trzeba zbierać się do domu. Dziękuję Wam za poświęcony czas i obejrzenie filmiku. Trzymajcie się, do następnego odcinka.